Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Kochani, kiedy pogoda za oknem niezbyt ładna, możemy zająć się czytaniem, malowaniem obrazów, robieniem różnych ciekawych rzeczy. A ja Was chciałam dzisiaj zaprosić do ćwiczeń kaligraficznych. Ciekawa jestem, czy wiecie, co to kaligrafia. Kaligrafia to umiejętność pięknego pisania liter i łączenia tych liter wyrazy, a potem w całe zdania. Kochani, ta umiejętność jest umiejętnością niezwykle przydatną w szkole, ale na pewno skorzystacie z niej również w dalszym życiu, nie tylko w szkole. Umiejętność pięknego pisania przydaje się, no chociażby w takiej sytuacji, kiedy piszemy zaproszenie na swoje urodziny i chcemy zaprosić kolegów, koleżanki, chcemy, żeby zaproszenie było niezwykłe, niecodzienne, niesamowite. Wtedy powinniśmy zadbać również o nasze pismo, żeby litery były piękne, kształtne i żeby osoba, którą chcemy zaprosić, była tak zauroczona naszym zaproszeniem, że oczywiście będzie chciała skorzystać z tego zaproszenia. Oczywiście, moi drodzy, w wielu innych sytuacjach piękne pismo przydaje się często i oczywiście również w sytuacjach, kiedy piszecie w zeszytach, wasi nauczyciele też zwracają na to uwagę. Kiedy ktoś pisze nieczytelnie, litery są niekształtne, nieładne, to niejednokrotnie w zeszytach pojawia się notatka nauczyciela: pisz ładnie, pisz starannie. Dzisiaj spróbujemy poćwiczyć. Gwarantuję Wam, że pisanie naprawdę może sprawić dużo frajdy i dużo przyjemności. Ja też uwielbiam pisać, dlatego nie przedłużając, zapraszam Was do wspólnego pisania.